miasta Lublin. 2. Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2022 roku. Przygotowanie takiej informacji wynika z artykułu 267.1.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dziennik ustaw 2022 roku, pozycja 1634 ze zmianami. Punkt 1. Jednostkami organizacyjnymi gminy miejskiej było na dzień sporządzenia informacji 15 jednostek budżetowych, 3 instytucje kultury, 4 spółki. 2. Gminie komunalne stanowią grunty niezabudowane, będące pod zabudową o łącznej powierzchni 396 hektarów. 3. Dochody uzyskane ze sprzedaży majątku gminy w 2022 roku w kwocie 2,122,649 zł stanowią 89,2% wielkości planowanej.